Siemano, witajcie, z tej strony i dzisiaj będziemy niszczyć zieloną wełnę, którą postawiłem ostatnio na Wojanowicach. To było po prostu po to, żeby Palion wrócił, ale Palion nie chce wrócić, więc ewidentnie w tym odcinku będziemy tą wełnę psuć, bo skoro Palion nie chce w ogóle zareagować w jakikolwiek sposób na tą wełnę, to my ją dzisiaj zepsujemy. Dobra, więc zabieramy sobie troszeczkę żelaza, bo przyda nam się, żeby właśnie ją rozwalać. I chodźmy, zacznijmy od tej ścieżki, która jest gdzieś tutaj. Od tej tutaj ścieżki będziemy ją psuć i potem zobaczymy, co będzie dalej, co będziemy dalej rozwalać, więc na wstępie oczywiście nożyczki i lecimy z tematem. Oczywiście na wstępie zasubskrybujcie kanał. Macie, zabawmy się w zabawę w 3 sekundy. Macie 3 sekundy na zostawienie łapeczki, subskrypcję i komentarza. Więc uwaga, 3, 2, 1 i gitara. Jeżeli wam się udało, możecie pochwalić się na dole w komentarzach. Oraz oczywiście wbijacie do sklepu wojanshop.pl. Link jest w pierwszej linii co opisu. Serdecznie zapraszam was tam. Po na przykład takie kozackie rzeczy jak Wojan Team, koszulki, bluzy, takie kozackie opaski i słuchajcie, każdy przedmiot dostaje takie oto zdjęcie z moim ręcznie podpisywanym autografem kompletnie za darmo, więc opłaca się mega, a my dalej to wszystko tutaj rozwalamy. Jak widzicie, mamy dosyć sporo wełny do rozwalenia, ale myślę, że ostatecznie damy sobie z tego powodu radę. Oczywiście zamienimy sobie na to wszystko na to drewienko, które było wcześniej, żeby to wyglądało tak, jak właśnie było na samym początku. Nie wiem, co ja mam zrobić z tym terenem Paliona, możecie to również dać na dole znać w komentarzach. Wojtek, o, siemka, co tam? Naprawiam tutaj zieloną wełnę, którą zrobiłem dla Paliona, bo nawet na to nie raczył w ogóle tego zauważyć, wiesz? A co tam? O co chodzi? Wiesz co, mam sprawę do ciebie, wiesz co? Jest coś, o czym musimy porozmawiać, bo kurde, no, ostatnio dużo myślałem o tych akcjach, wiesz, Palion się wyprowadził. No. Ostatnio mi też jakoś tutaj tak, nie wiem, jakoś nie pasuje do końca. To ostatnio dużo się dzieje tutaj na Wojanowicach, dużo takich niewyjaśnionych spraw. Ale jakich niewyjaśnionych spraw? Bo nie wiem za bardzo o co chodzi. No, na przykład zobacz, cały czas też sza tutaj lata. A to wystarczy się przespać i już nie będzie. Wiem, ale kurczę, to... Czasami jest tak, że piszę do ciebie, że na przykład nie chcesz iść spać, a musisz to dawaj, jesteś daleko. To chodź teraz, idziemy spać, żeby one nie, to nie ma sensu, Wojtek, nie ma sensu. Słuchaj, ja już podjąłem decyzję i ja raczej jej nie zmienię, wiesz co? Jaką decyzję? Że co, że sza? No, coś? No, mogę ci tu tylko pomóc tyle, ale wiesz co? Niestety, ale muszę odejść. Muszę odejść, nie, po prostu... Nie, czekaj, odejść, ale jak? Nie mów mi, że z Wojanowic, nie mów mi, że z Wojanowic. No właśnie o to chodzi, że z Wojanowic. Słuchaj, ja zabrałem swoje rzeczy, mam tutaj wszystkie. Niestety, Wojtek, ale no... To nadszedł czas, żeby po prostu odejść. Co? Nie. Ej, no czekaj, przed chwilą Palion, teraz... Nie! To serio, wy sobie żarty Wojtek, robicie, powiedz mi. Że wy sobie żarty robicie. Nie, to nie są żarty, no mówię ci, przecież... Nie wiem, a co, nie wierzysz mi? Naprawdę, taka jest moja decyzja i nie chcę, żeby się ona teraz w tym momencie zmieniła. Nie. I chcesz Wojtek odejść tak teraz, tu i teraz? Co? Już jesteś przygotowany, żeby odejść? Zobacz, no mam mnóstwo tutaj budulca, mam jedzenie, wszystkie potrzebne rzeczy, diamenty. Wszystko wziąłem i... Ale... czekaj. Na początku Palion, teraz ty, ale dlaczego? Powiedz mi, jakby masz jakieś wytłumaczenie na to, bo ja tego nie rozumiem trochę tak do końca. Nie ma tutaj tak naprawdę Paliona, nie ma tak naprawdę tutaj... Nie wiem, na przykład pranków, nie komu zrobić. Na przykład ja lubiłem pranki robić dla Paliona, zrobiłem kilka fajnych. No i nie wiem, tobie nie chcę niszczyć. No ale bez jaj, jak odejdziesz teraz, no to no. Co, ja zostanę i Kati tylko? Na Wojanowicach? To już nie będzie w ogóle ta sama wioska, tak, nie no. Ale słuchaj, mam dla ciebie taką opcję, że możesz sobie mój domek wziąć na przykład i no ale w nim bez zamieszkać, jaj, czy coś. Nie, w ogóle co ty gadasz? Możesz nie sobie chcę tam robić co chcesz, naprawdę. No ale możesz, ja nie chcę, Kati, rozumiesz? Ja nie chcę. Co jest w ogóle grane? Czy to jest jakaś klątwa? Czekaj. No. Nie mogę ci nic mówić, stary. Po prostu taką podjąłem decyzję i tyle, wiesz co? Nie ma sensu, wiesz co? Ja będę wyruszał, wiesz co? Dzięki no, za ale bez fajną jaj, no przygodę. Ale naprawdę chociaż... bardzo się nie, dobrze czekaj, bawiłem. Ale nie będziesz chyba tak ukrywał się jak Palion, w sensie co? Założysz znowu swoją wioskę, założysz czy idziesz nie do Paliona? Nie, nie mam pomysłu, stary, normalnie wychodzę stąd i tyle i nie wiem, gdzie mnie wiatr poniesie, słuchaj. Tam pójdę i tyle, wiesz co? Więc nie wiem, co ty o tym sądzisz, ale... No ale to jest za szybko, taka jest no weź, decyzja, no i tyle. Ale tak... Po prostu. Ja nie wiem,
co się teraz dzieje na Wojanowicach? Wszyscy zaczynają odchodzić, co jest? Pamiętasz, ostatnio pokazywałeś nam palionowice na przykład? No. I powiem ci szczerze, że chciałbym też taką swoją wioskę założyć, taką miejscowość. Myślę, że będzie spoko. No ale tutaj masz swoje miejsce, możesz tutaj rozbudowywać swoje rzeczy. Jest tak samo prawie przecież. Wybacz, taka jest moja decyzja, ja tego nie zmienię, Wojtek, naprawdę. Jesteś naprawdę super przyjacielem, naprawdę dobrze się... O kurczę, dogadujemy i lubię Kati, lubiłem Paliona, ale go nie ma, słuchaj, no ale chciałbym... To już nie jest to samo, ta paczka się trochę rozbiła, powiem szczerze, no. Ja nie mam w ogóle słów na to, co się tutaj teraz dzieje. Wojtek, nie, nic tego nie komentuj, stary, ja będę po prostu odchodził i... Nie wiem, możesz na pamiątkę coś ci dam po prostu, nie wiem. Jeszcze ła, jak ty odejdziesz, to nie no, jak ja zostanę i Kati sami na takiej wiosce? Patrz, ale nawet te dziady nie chcą, żebym tutaj był, widzisz? Czekaj, ja je zaraz powybijam i już ich nie będzie i zostaniesz wtedy, tak? Po prostu ja nie wiem. Wydaje mi się, że to nie ma sensu. Ja po prostu będę odchodził, Wojtek, i tyle. No ale tyle wspomnień, taka wioska. Mnie. Taka... Wiem, ale to jest wasza wioska. Ja tylko to łączyłem ostatnio i nie chcę wam już tutaj więcej ingerować. To naprawdę, Wojtek. Ale wszyscy, no, ludzie cię lubią. Oni nie chcą, żebyś odszedł, słuchaj. Jak odejdziesz, ja rozumiem, to będzie im smutno, ale... znowu, słuchaj. Bo najpierw palią, teraz ty. To jest trochę, nie wiem, jakby to powiedzieć, taka siła wyższa, no. Nie chcę nic więcej na ten temat mówić. Po prostu pamiętaj, że byłeś moim super przyjacielem, naprawdę fajnie, że ciebie poznałem i mogłem tutaj z wami uczestniczyć. Ale to wszystko, co dobre, się zawsze kończy, Wojtek. Jest mi mega smutno i przykro, ale... Będziesz zawsze w mojej pamięci jako super gość i przyjaciel, także... Trzymaj się, stary, ja naprawdę muszę odchodzić. Pa, trzymaj się. Szerokiej dobra, drogi. Na razie. Nie, ja mu tak nie odpuszczę, ludzie. Ja mu tak nie odpuszczę. Mi jest aż w tym momencie po prostu przykro, że tak ludzie odchodzą z wojen. Nie, zabieram dużo potek. Idę sprawdzić koniecznie, gdzie on idzie. Zabieram elytrę, zabieram fajerwerki. Mi jest w tym momencie, ludzie, po prostu przykro, nie? Co się dzieje ostatnio? O, widzę jego nick, dobra. Nie, ja nie wiem jak mam... O, no tutaj jest. Nie wiem w ogóle, jak mam do tego podejść. Jak ja mam to? Jak ja mam to zrozumieć, że najpierw Palion, teraz Matruner i kto następny? Ale co on tutaj robi właściwie? Poszedł czy nie? Dobrze, czekaj. On tutaj postawił tabliczkę, okej. Nie, ludzie, ja nie wiem, co ja mam teraz powiedzieć, słuchajcie. Ja chcę po prostu się dowiedzieć, czy on mnie czasem nie prankuje, czy on teraz nie idzie do Paliona. Stawia tutaj tabliczkę, coś chce tam napisać. Brak mi słów w tym momencie. Nie spodziewałem się czegoś takiego dzisiaj na filmie. Dobra, sprawdźmy, co tutaj napisał. Kocham was, jesteście moimi ziomkami, dziękuję za wszystko. Wasz Matrunerek. Nie. No, ja... Dlaczego oni odchodzą z Wojanowic? Jeżeli coś ktoś przede mną ukrywa, no pewnie wiedzielibyście o tym i powiedzielibyście mi to. A tak to... Ja kompletnie nie wiem, co się teraz dzieje. Wy też nie wiecie, co się dzieje. Co jest grane właściwie na Wojanowicach? To już nie jest ta sama wioska. Patrzcie na to, ile on rzeczy wybudował, Matruner. Patrzcie na to, ile że zostawił tutaj fajnych rzeczy. Ile tutaj fajnie nabudował. Przecież to był taki nasz budowniczy, słuchajcie. Matruner to był nasz budowniczy. Stawiał tutaj różne właśnie rzeczy, kolejkę. I on teraz to tak od tak chce zostawić z dnia na dzień, bo zobaczył, że Palion odszedł i on też chce zrobić swoją wioskę. Nagle wszyscy chcą zrobić swoją wioskę i zostawić Wojanowice puste, tak? Że on został sam i Kati na Wojanowicach? To ja nie wiem, czy ja mam szukać nowych osób, czy co? Jak to ma wyglądać? Ja teraz jestem naprawdę bez słów, nie? Zostawiam to bez słów, bez komentarza. On tutaj kolejne tabliczki zostawia chyba. Dobra. Mam jeszcze trochę potek niewidzialności, ale on się tutaj kręci naokoło, póki co nigdzie nie idzie. Może po prostu mnie prankuje. Nie wiem. Jeśli po prostu mnie prankuje. Ale słuchajcie, my... Czekaj, dobra, przeczytam. Tyle super wspomnień. Nie szukajcie mnie. No, bez jaj! Co tu się odwala na tych Wojanowicach ostatnio, co? Najpierw Palion, teraz Matruner. Zostaje sam z Kati na Wojanowicach. Nie, to musi być jakiś troll. To musi być jakiś troll. To nie może tak wyglądać, słuchajcie. Idę po prostu za Matrunerem. Jak zobaczę, że on spiskuje z Palionem, na przykład, nie wiem, robią wspólnego trolla na mnie i na Kati, to ja się naprawdę zdenerwuję, słuchajcie. Okej, tam ktoś w niego strzela, dobra.
możecie mi też po prostu pomóc, nie, w tym momencie i zdradzić, o co tutaj chodzi, jeżeli wiecie. Jeżeli nie, to spróbujmy chociaż wspólnie dotrzeć do tego. Ojej, kontr jest strasznie obijany przez te pillagery, okej, ale idzie dalej, biegnie dalej. Dobra, gonią, ojejku, ile ich tutaj pillagerów goni, dobra. Dobra, biegnę za nim i będę po prostu sprawdzał, gdzie on idzie w takim razie. Ile tu jest pillagerów, lol, dlaczego one się tak tutaj respią? Okej, on schodzi na sam dół, to ja też sobie szybciutko zejdę, dobra. Nie, nie, słuchajcie, dla mnie to już jest lekka po prostu przesada. Wojanowice nie będą tak samo wyglądać, jeżeli nie będzie tutaj... O, patrz, zostawia kolejną tabliczkę. Nie będą tak samo Wojanowice wyglądać, jeżeli nagle wszyscy odejdą. Poza tym wszyscy nagle zaczynają tworzyć własne wioski. Nie wiem, co tutaj się dzieje. Nie można po prostu sobie być razem na wspólnej wiosce i sobie razem żyć. No nie można? No chyba nie, no po prostu ich zdaniem. Dobra, coś tam... To tyle. Okej, to tyle i co? Zabiera coś z tego Ender Chesta. Dobra, ja się tutaj cofam, dobra. I on idzie dalej. Dobra, ja go będę szpiegować, dopóki nie dowiem się, co jest tutaj grane. Dzisiaj miał być znowu kompletnie inny odcinek. Miałem po prostu zniszczyć te ślady zielonej wełny, żeby nie kojarzyła mi się... Ojejku, dobra, przeszedłem tak na szczęście, nie zauważył mnie. Okej, dobra, schowam się tutaj. Okej, pobieg dalej. I tam zostawił jakąś książeczkę, co to za książeczka? Księga Herobrine, to jest stara książka Herobrine'a, którą on tutaj zostawił. Okej, ale po co? On chciał ją spalić, ale nie trafiła do lawy, czy co? Dobra, ja ją zabieram ze sobą i biegnę za nim, tylko ojejku, zgubiłem go gdzieś. O, tam jest, słuchajcie, znalazłem go, okej. Po prostu render distance jakiś chyba słaby miałem po prostu, ale dobra, teraz już idziemy za nim. Okej, tutaj jest więcej jeszcze pillagerów, wszystkie go atakują. Nie wiem, czy to jest jakaś zasadzka, czy co? Nie ogarniam tego tematu. Ło, rozwala creepery. Okej. Dziwne. Dobra, w takim razie słuchajcie, ja biegnę za nim, póki co to nie wiem, czy to jest jakikolwiek sens, żebym ja wam to relacjonował. Ja go po prostu będę śledził, kawałek za kawałkiem po prostu będę za nim szedł. On stawia tutaj te banery jakby, okej, dziwne, zostawia za sobą ślady. Nie wiem, czy tak, nie wiem, czy chciałby zostawiać za sobą ślady, ale dobra, dobra, może nie zdaję sobie z tego sprawy właśnie. Ja go tutaj śledzę i dowiem się, gdzie on zmierza. Jeżeli będzie coś kolejnego ciekawego, to wam jak najszybciej to zrelacjonuję i mam nadzieję, że wspólnie dowiemy się, gdzie Matruner chce pójść i odkryjemy, co przed nami tak naprawdę ukrywa. Bo jeżeli on będzie chciał się spotkać z Palionem, to będzie naprawdę źle. A wydaje mi się, że idzie nawet w tym samym kierunku, co leciał Palion, czajcie. Więc to jest całkiem realne. O nie, moja niewitka już się kończy, dobra, szybko wypijam. Ej, patrzcie ludzie. Czekaj, śledzę go i śledzę, widzicie? Chodzę za nim krok w krok i widzicie... Czekaj, czy to jest stary domek Paliona, ten letniskowy? Tak, to jest on! Pamiętacie, to jest to miejsce, w którym kryliśmy się przed Herobrine'em. I tutaj w tym miejscu nawet zniszczyliśmy Herobrine'a. Co, tutaj przyszedł robić Matruner, nie? To jest pytanie. Dobra, idziemy to koniecznie sprawdzić. Okej. Czy on będzie chciał... Dobra, wchodzi do środka, póki co. I co? Dobra, ja tam póki co nie mogę wchodzić do środka, bo jeszcze mnie zauważy, a to byłaby naprawdę ogromna lipa, więc nie mogę na to pozwolić, mogę co najwyżej przejść od boku, może przez okno patrzeć. O, dobra, tak, teraz tutaj wszystko ładnie widzimy. Co ty, Matruner, takiego kombinujesz, słuchaj? Oj, oj, dobra, 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 wychodzę. Wychodzę, wychodzę, minęliśmy się. Okej, wziął łódkę. Nie mów, że... On teraz będzie chciał łódką popłynąć, dobra, to muszę szybko też zrobić łódkę. Dobra, mam łódeczkę i biegniemy. Lecimy za nim w takim razie, tylko poczekajmy, aż łódka troszeczkę kawałek odpłynie. Bo z łódką, wiecie, Matruner może się skapnąć, że ktoś za nim płynie. Więc ewidentnie popatrzę, w którym kierunku on płynie. Okej, zniknął, więc teraz stawiam swoją łódź i też płynę. Okej, czy tam... Okej, tam jest jego łódź, więc płynie w tamtym kierunku dokładnie. Tak, jest tam. Dobra, stanął w miejscu chyba. Muszę naprawdę tutaj uważać. Wiecie, jak on biegał sobie, wydaje mi się, że było o wiele łatwiej. Ale tak jak płynie łódką, to może być naprawdę trudno go śledzić. Dobra, teraz go znowu gdzieś tutaj zgubiłem. Gdzie? O, jest, dobra, tam jest. Kawałek się przybliżyłem do niego chyba za bardzo. O, dobra. Ale wydaje mi się, że on płynie non-stop w tym samym kierunku, więc może po prostu jak obiorę ten sam cel co on, zrobię dokładnie tak samo jak pamiętacie z Palionem, tak samo było. Ej, co to robi druga łódka? What? Ej, co jest grane? Ej, co? Może to jest łódka Paliona, słuchajcie. Może oni tutaj przypłynęli spiskować. Musimy się tego koniecznie dowiedzieć, ale dobra. Na obecną chwilę muszę kawałek jeszcze odstępu od, wiecie, zatrzymać. Tutaj łucznik strzela w niego, mam nadzieję, że we mnie strzelać nie będzie. Chyba nie, chyba we mnie. Zatrzymał się.
Okej, bo tam jest statek opuszczony. Okej, dlatego się zatrzymał. Dobra, płyniemy dalej za nim. Ale jazda, niewidzialna łódka płynie za Matruderem. Co jest grane w ogóle, nie? Co jest grane? Jeżeli wiecie wy, co jest grane, to możecie mi napisać, bo ja sam nie mam pojęcia. Okej, płyniemy. Cały czas ten sam kierunek i zobaczymy po prostu, gdzie dotrzemy. Mam nadzieję, że w końcu się dowiem czegoś więcej, bo na obecną chwilę jestem kompletnie naprawdę, nie wiem... Nic nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, co się dzieje. On tam się zatrzymał, słuchajcie. Dobra, ja wychodzę w takim razie, szybko, cyk. Rozwalam to, okej, okay. Zjemy sobie szybciutko coś i idziemy za nim. Jazda, dobra, czekaj, płynę. I on tam ewidentnie zatrzymał łódkę, więc chyba się tutaj zatrzymał i wyszedł z tej łódki. Idziemy sprawdzić, tak, dokładnie tak. Idzie sprawdzić to coś tutaj, tą miejscówkę. Wow, rzuca ktoś w niego trójzębem. Ale jazda, patrz, patrz na to. Okej, będzie miał bitkę chyba z tym typkiem. Czy nie? Zobacz, jak w niego rzuca, ale jazda. Patrz, jak dostał, ewidentnie. Ło, panie, patrz, jak go bije. Czekaj, czy mu wypadnie trójząb? Ciekawe. Ale go atakują, patrzcie na to. Ile ich atakuje. Ale jazda, ty. On nie ma szans z nimi. Ewidentnie wszyscy go atakują naraz. Dobra. Przynajmniej tutaj mamy na co popatrzeć w tym momencie, nie? Jaka bitka jest. Okej. I on tutaj póki co został. Dobra. Ale czy to jest ta jego miejscówka? Czy on tutaj planuje się osiedlić? To jest pytanie. Bo jeżeli tak, to ja sobie koniecznie zapiszę kordy tej miejscówki. Wezmę sobie więcej niewidek. I oczywiście tutaj przyjdę i sprawdzę, co jest znowu grane. Bo możliwe, że to jest miejsce, gdzie on po prostu z Palionem chce się spotkać. Kto wie? Chociaż na pewno ta miejscówka nie jest tak daleko, jak Palionowice od Paliona. Wiadomo. No, w końcu tam leciało się długo elytrą. A tutaj sobie po prostu płynęliśmy kawał drogi. No, ale to jest jednak różnica, nie? Płynąć, a lecieć. Dobra, on ewidentnie teraz chyba zaczął walczyć z nimi. Zabiera łódkę, czy mi się wydaje? Nie, nie zabiera łódki, dobra. Dobra, odpuścił temu lamusowi z trójzębem i poszedł gdzieś dalej. Dobra, zostawił łódkę, więc to już jest jakiś znak, słuchajcie. Jeśli zostawił łódkę, to już chyba więcej nie chce płynąć, a to oznacza, że chyba tutaj zostanie. No, to jest logiczne. Dobra, podejdźmy sobie jeszcze tutaj kawałeczek. Dobra, płyniemy i sprawdzamy. O, wziął! A, dobra, jednak miał po prostu kolejną łódkę. Okej, okay, czyli moje przypuszczenia kompletnie się nie sprawdzają. Tam jest znowu szkielet, go atakuje, ale patrz, on zostawia kolejną łódkę. Czy nie żal mu takich łódek po prostu zostawiać co chwilę? Ile on ma tego drewna? Dobra, poszedł dalej. Wydaje mi się, że on obczaja tą miejscówkę tutaj i chce chyba ją sprawdzić pod względem, czy warto tutaj zamieszkać. Kto wie, no słuchajcie. Tak to wygląda z perspektywy mojej, jak widzicie, osoby, która szpieguje. I teraz podszedł tutaj. Okej, no przyznam, że widoczki ma tutaj całkiem ładne. Nie ukrywam, że jest tu serio fajnie. Nie jest to zła miejscówka, więc nie zdziwiłbym się, gdyby Matruner się tutaj osiedlił. Chociaż kto wie, co nie? Kto wie, jakie plany ma w końcu Matruner. Okej, postawił tabliczkę. Tylko po co ta tabliczka, nie? To jest pytanie. Dobra, uwaga, mamy 4 minutki jeszcze niewidki i mamy 2 niewidki w zapasie, gdyby co. Więc za dużo nie mamy. Musimy w ciągu 16 minut maksymalnie dowiedzieć się, czy to jest nowa miejscówka Matrunera. Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco. Co? On to ewidentnie... Okej, okay, czyli on ma plan tutaj zamieszkać. Patrzcie, to jest ten tekst, wiecie, że elo, tutaj nic nie ma, ale zaraz będzie tutaj przeogromne miasto, słuchajcie. Okej, okay, dobra. Czyli on teraz obczaja, stawia sobie tutaj tabliczki prawdopodobnie dla jakichś nieprzyjaznych gości, gdyby chcieli tutaj przyjść. Po prostu informuje, co jest tutaj grane, że kogo jest ten teren i tak dalej. Dobra, tam dalej coś znowu pisze. Dobrze, że mogę sobie tak to luknąć. Wow, ale widok, to coś będzie. Dobra, czyli ewidentnie tutaj cieszy się z tego powodu, co tutaj się dzieje. Podoba mu się ta miejscówka, widać. Więc wydaje mi się, że to jest to. Trafiliśmy na miejscówkę Matrunera. Mam nadzieję, że dowiemy się czegoś jeszcze więcej niedługo. Wow, faktycznie, widoczki tutaj są fenomenalne, słuchajcie. Patrzcie na to. Jest tu ładnie, faktycznie. No, znalazł sobie ładną miejscówkę, przyznajcie. Tylko, że... On nie może znajdować miejscówki, on musi wrócić na Wojanowice, no bez jaj. To jest jakiś żart po prostu, że zostałem sam z Kati na Wojanowicach. To tak nie powinno być. Okej, okay, co on teraz tutaj próbuje robić? Okej, okay, zjada sobie coś. 2,5 minuty zostało mi niewidki. Dobra, słuchajcie ludzie, będziemy tutaj teraz sprawdzać, co on kombinuje. Będziemy go szpiegować i mam nadzieję, że dowiemy się czegoś więcej. Na obecną chwilę z Wojanowic uciekł już Palion i Matruner. Ja nie wiem, to się coraz bardziej pogłębia, to jest coraz gorzej. Jeżeli coś z tym nie zrobimy, to zaraz na Wojanowicach zostanę naprawdę kompletnie sam. No bo jeżeli zostanę teraz sam z Kati, jeszcze ona będzie chciała odejść, to będzie jakaś kompletna masakra. Więc tak, na to nie możemy pozwolić, naprawdę.
Nie wiem, jak mam przekonać ich, czyli Matrunera i Paliona, żeby wrócili. Teraz mam dwie osoby do przekonania, wcześniej miałem tylko jedną. Zobaczcie, zrobił sobie tutaj ewidentnie pierwszą taką wstępną bazę, widzicie? Więc ja go będę tutaj dalej szpiegować, będę wam zdawał raport na bieżąco, więc subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić żadnego kolejnego odcinka, bo jest to mega ważne, żeby wiedzieć na bieżąco, co tutaj jest grane. Słuchajcie, patrzcie, zabudował swoje wejście tak, żeby nie było go tutaj widać, więc on ewidentnie się jeszcze ukrywa, słuchajcie. Nie chcę, żebyśmy wiedzieli, gdzie jest jego chatka. Dobra, ja stąd zmykam, zapisuję sobie kordy i robię tutaj jakieś lepsze przejście, słuchajcie. Może też w nederze, kto wie, żeby szybciej się tutaj przechodziło. A wy subskrybujcie kanał i wbijajcie do sklepu wojanshop.pl. Link jest w pierwszej linii co opisu i dołączajcie chociaż wy do teamu Wojana, bo na obecną chwilę nikt nie chce w tym teamie Wojana być. Nikt, ani Matruner, ani Panion. Uciekają od teamu Wojana po prostu. Tworzą jakieś swoje własne teamy. A tutaj powinno być właśnie, że jesteśmy wszyscy sobie razem. Więc bądźcie razem ze mną, wbijajcie do sklepu, pierwsza linijka w opisie. I pamiętajcie, że jeżeli robicie zakupy i jakikolwiek przedmiot wybierzecie do koszyczka, to otrzymujecie takie oto zdjęcia z autografem kompletnie za darmo. Każdy jeden przedmiot otrzymuje jedno zdjęcie z autografem, więc polecam wam bardzo serdecznie, pierwsza linijka opisu. A ja już się z wami niestety smutno żegnam. Trzymajcie się i piszcie mi, co mam robić, bo ja naprawdę już nie wiem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.